dojechaliśmy na miejsce i faktycznie jest czołg pływający radziecki. I takie pytanie, bo bok, kawałek wanny, ale skąd pan wziął w gospodarstwie? Skąd? To jeszcze nie za czasów dziadka, bo dziadek ogólnie pochodził z, urodził się w 1904, coś takiego. No wiadomo, to w czasy wojny pamiętam. I tutaj było akurat ten prawdopodobnie front przychodził, albo po prostu patrole niemieckie przyjeżdżały. Mhm. To partyzantka rozwaliła, z tego co mi wiadomo. I on to z gospodarstwem leżał od czasów wojny. To było tak, że te pojazdy przed jakimś czasem stały. I wiadomo, okoliczni mieszkańcy zaczęli to rozbierać po troszeczku, co komuś się przydało. A wiadomo, był deficyt na wszystko, więc... Jasne. A to nie, akurat, jasne, to jest nic nadzwyczajnego. Ten bok to służył jako zasłona do piwnicy. Właśnie się zapytać, do czego służył? Jako zasłona do piwnicy. Przez 50 lat, może więcej nawet, on sobie leżał i nikt jego nie ruszał. Dopiero w tym roku zacząłem posadzkę na nowo zalewę, bo wiadomo. Ale dlaczego panu, że skawałek czołgu w tym kolorze? Czyli... Ja wiedziałem o tym i wszyscy wiedzieli, tylko że komu bym nie powiedział. Kiedyś to mówię, że mam bok od czołgu w stodole. No kawałek wanny, to jest niesamowita historia. A każdy mógł się z tego śmiać, że mówię, gdzie tam wariat jakiś, że bok od czołgu ma. Nie, no nie ma. No, to jest faktycznie, faktycznie jest to bok od wanny czołgu małego, lekkiego, średniego, mu średni bo leży czołgu, nie? Ale wiadomo, jesteśmy na terenie, na który przychodził front i Niemcy byli i Rosjanie w czasie II wojny światowej, więc takie rzeczy to... No raczej sporo tego, że pewnie po gospodarstwach jest, jak nie do, w murach, bo no pewnie, to używane było jako materiał budulcowy. Tak, bo mamy, spotykamy i lufy od czołgów w chlewach, także podtrzymujących strop. Także takie historie są jak najbardziej wiarygodne i kiedyś aktualne. Kiedyś posiadałem jeszcze takie łuski od działu, średnictwem 15 cm, ale to ktoś... Po prostu, jak to ludzie chodzą o złom, to wiadomo. Tym czołgu akurat nie było, bo było zamknięte w stodole i na tym było wejście do piwnicy, może można było schodami zejść i słomo leżało po prostu. I to słyszał cały czas. No stan idealnie się zachował po prostu, nie? No idealnie. W suchym miejscu. W suchym miejscu i tyle lat. Niesamowite. Może by dziadek mówił, że to by pewnie bardzo dużo powiedział na ten temat. Teraz uważnie i wszystkiego. Ja bym tak sam to rozkręcał. Znaczy, to nie, ale bardziej wybrać z mojego stream, który on...